czekaj, aut stawiać! Cześć, Andzia. Cześć, Zbyszek. Halo? Coś widać, że nie umiesz wytrzymać w tej Warszawie. Oj, nie umiem, nie umiem. A co, mam nie przyjeżdżać? Nie, źle mnie rozumiesz. Chodź. A gdzie Bercik? Jest, no poszło do Karlików. Powinien za chwilę przyjść. Aha. Andzia, ty się dziwisz, że ja tak często do was przyjeżdżam. Handlowiec musi być tam, gdzie jest biznes. A tu jest lepszy biznes. To znaczy, może być lepszy, tylko trzeba dobrze wyczuć rynek. A ty go wyczuj, a? Już jestem blisko. Wyczuwam, wyczuwam i niedługo go już wyczuję. Ale ten wasz bazar coraz mniejszy. Stragany znikają, ludzi jakby mniej. No i bardzo dobrze. Konkurencja odpada. I to są właśnie ci, którzy nie wyczuwają. A tu trzeba ze spokojem, spoko... Cześć, Byszek. Cześć, Beci. No to się taki zły. A, bo wyczymać już z nimi nie idzie. Skoranie boskie. Z kim? Z tymi samochodziarzami. Zaś mi kiedyś postawił auto na środku placu, że przyjść nie idzie. Co za czasy. Co za ludzie. Oho, jak znam życie, to zaraz powie, że to wina warszawioków. Tak, Bercik? A żebyś wiedział. Patrz, Andzia, wyjął mi to z ust. A, nie mówiłem? Trafiłem. Bingo! Hej, Podzinosa, ty dobrze wiesz, że na naszym placu parkują auta i los same ślązoki. A, bo im w głowach zamącili, rozumiesz? Teraz się każdemu wydawa, że musi mieć auto, tak? Że musi mieć auto i wtedy nie ma kaj zaparkować. A kto im w głowie zamówił, no? Bercik, a powiedz mi, to co? Kiedyś było lepiej. Za twojego ulubieńca Edwarda Gierka, tak? Tak jest, było lepiej. Wtedy, żech se chodził po placu jak pańsko, z przodku do zadku, żech je tak żął, bo żech się i z boku, na bok, od ściany do ściany, kaj żech chciał. Jak to od ściany do ściany? Ja, ale po wypłacie. No cicho tam, znowu się mądro. Było lepiej i koniec, o. Ty, popatrz się, co robią. No co? Fabryka w Gliwicach. No właśnie. Widzisz, wiele oni tego produkują. Niedługo będziemy chodzić po dachach. Downi nie do pomyślenia. Daj spokój, Bercik. Ty po prostu zazdrościsz, że inni mają auta, a ty nie. Ja zazdroszczę. Ja zazdroszczę. Czy ja kiedykolwiek, komukolwiek, czegokolwiek zazdrościł? A kto w zeszłym tygodniu porysował szwagrowi Mercedesa gwoździem, ha? I ty myślisz, że to było z zazdrości. Dobrze wiesz, że to był przypadek. Chciałeś mu pokazać, jak się wbiją gwoździe do betonowej ściany. Ha! I musiał żeś próbować na Mercedesie, nie? Udowął, że chino, no. Gwoźdź mi się omsknął. Ty, głupi Mercedes, a tu taka afera. Jasny, jasny. O. Ale wiesz co, Bercik? To, że było kiedyś lepiej, bo było mniej samochodów, no to jest głupia teoria. Nie o to chodzi. Wszystko było lepiej. Co było lepiej? Co było lepiej? No, daj jakiś przykład. Wszystko. To jest zły przykład. No to ty, cwaniaku, daj przykład, co teraz jest lepsze. No, proszę bardzo. Pierwszy z brzegu, no na przykład... No na przykład, że mamy demokrację. Akurat. Co akurat? No, taką mamy demokrację, że ja nie mogę przyjść przez własne podwórko, co? No, ja też. No, ale to trzeba wybrać... Taką władzę, która zabroni stawiania samochodów na podwórku. Demokracją mamy. Do niej rządziły warszawioki, teraz tyż. Oj, Bercik, no to co ja poradzę, że nie wybrali znowu Ślązaka? Jakby my mieli taką demokrację, to ja bym mógł zostać prezydentem i zarządzić wszystkie auta z placu Raus. Mógłbych. O. No. A moga? Nie moga. Taką mamy demokrację. No dlaczego? A właściwie to... Bercik, to możesz. Aleś teraz walnął głupota, wiesz ty. A dlaczego? Jak cię naród wybierze? Możesz, Bercik.
Moga, te twoje demokraty za mocno w stołkach siedzą. Bercik, jeżeli weźmiesz udział w wyborach i je wygrasz, to możesz nawet zostać prezydentem. Bardzo śmieszne, ha, ha, ha. Daliby mi wziąć udział w wyborach. No a dlaczego nie? Potrzeba tylko zebrać, patrzcie, zdaje się, że 100 tysięcy podpisów i bierzesz udział w wyborach. Aleś wymyślił. Bercik, no właśnie, myśmy sobie to wywalczyli. I co? Jo, Hubert Dworniuk, mógłbyś zostać prezydentem, tak? Mógłbyś, nie tylko ty, każdy. I właśnie na tym polega demokracja. To co się tak na mnie patrzysz? Ty myślisz, że co? Ja chcę być jakimś durnym prezydentem. Bercik, jak nie chcesz, to nie musisz. No na tym polega demokracja. Nie chcesz, nie musisz. No właśnie, nie muszę. Jeszcze, że nie z idiocią. Wiele trzeba tych podpisów. Bercik, co ty tak siedzisz? Bercik, pójdź spać. Bercik, no co ty? Ty patrz, i my mamy demokrację. No, i to już od dłuższego czasu. Człowiek tak siedzi, jak patrzy w gipsdeka, myśli, a tu nagle mąż. Demokracja! Ty musisz prawie teraz o tym myśleć, ja? I to ja, Hubert Dworniuk. Ja mógłby być prezydentem. No mógłbyś, mógłbyś. Pójdź spać. No oczywiście, jakbyś ino chciał. Bo przecież wcale mi na tym nie zależy, ale jakbyś zechciał i pogonić te auta z placu. Władza leży na ulicy. Trzeba ino umieć się schylić po nia i podnieść. Bercik, a ty już masz ta władza? Jeszcze nie. Aha. To ja teraz wydawam dekret. Ligej i gaszymy światło. Czekaj, no jak ja wygram te wybory. Jedne słowo za dużo i... Kozał odpolić rakieta. O. Teraz śpi. Dobranoc. Panie prezydencie. Panie prezydencie. No, czego to? Ale wczoraj gorzoły poszło, nie? No, ale w końcu... Mieliśmy coś świętować, nie? No mieli, mieli. Panie prezydencie, pan prezydent z Niemiec do pana. Helmut? No, to dawaj go. Halo, cześć Helmut. No witam cię, chłopie. Ja, no co tam u ciebie? Szkoda, że cię tu nie było. Świętowaliśmy wygrane wybory. Ale było fajnie, co? Jako rakieta. Berlin? Słyszę, czy ją wczoraj odpalił jakoś rakieta? Chyba z pięć, taka balanga biura. Sorry Helmut, to było przez cufal. Po twojemu przez przypadek, no. Tam była jakoś głowica atomowa. Była tam jakaś rakieta. Ale trudno powiedzieć. Andzie odpaliła chyba ze dwie. A kto tam miał głowę sprawdzać? Dobra, Helmut, no tak, to się mogło zgadzać, wiesz? Ale to nie było tak na poważnie, wiesz, no. No to, co, no jak to? Berlina już nie ma. Wiesz coś o tym? Żeśmy narozrabiali, nie ma to tamto. Oj, Helmut, no przecież ci tłumaczę, no. No była impreza, no. No i co z tego, no? No zrozum to, no. Dobrze, przepraszam, tak? Przepraszam cię bardzo, teraz lepiej. No przecież ludzie... No, to oczywiście, trochę zrozumienia, tak? Od czasu do czasu człowiek musi się zabawić. A co ty, no? No tak, jeden głupi, kurczę, przypadek, a ty mi będziesz przez tydzień wypominał jakiś Berlin i Berlin, co? No, wiesz co?
Być mądrzejszy w twoim wieku, no i daj się spokój. No tak, cześć. Pierdona, patrz, jakie pamiętliwe szpady. To nic innego, Berlin i Berlin i Berlin. Zero łański fantazji. Tak, widzisz? No. Bercik, ale się na nos zarabił. Co się stało? 100 lat nie leci na nos. Berunie, do schronu! Do schronu! Do schronu! Do schronu! Do schronu! Bercik, obudź się! Bercik! Adzia, na nos leci ze 100 rakiet! Jak ja ci zaraz odpala rakieta, ty zawrzyj dziób i śpi! Bo mnie budzisz. Jak ty się odnosisz do prezydenta? Zawrzyj dziób, panie prezydencie, i śpi. Dobranoc. Zbyszek, coś ty zaś nagodą temu Bercikowi? Ja co? No, że chce chodzić ubrany na niebiesko i tańcować w disco polo. A, co? Zbyszek, ty wiesz, że z nim trzeba ostrożnie, nie? Andrzej, Bercik mnie pytał, co zrobił Kwaśniewski, żeby wygrać wybory. No a co zrobił? Uprawiał socjotechnikę. Socjotechnika? A co to takiego jest? Socjotechnikę, no. Po pierwsze, zwróć uwagę. No, może to i nie głupie. No. A po drugie, występował na niebieskim tle, w niebieskiej koszuli. A czemu? No bo to ładny kolor. A po trzecie, tańczył disco polo. I to wystarczyło? No, jak widać. Ty, to on chce zostać prezydentem. Kwaśniewski? Co mnie obchodzi Kwaśniewski? Mój Bercik! Oj, Andzia, nie denerwuj się. Niech sobie chłop spróbuje. I tak nie zdobędzie 100 tysięcy podpisów. Podpisów? Bo się nawet niebieski koszuli nie załatwi. No, nie macie pojęcia, jak to jest ciężko załatwić niebieską koszulę. A co to jest? A pożyczył rzek od brata Iwalda. Fajny ancuk, nie? Bercik. Leży. No, a ty na kogo chcesz kandydować? Na hydraulika? Przecież miało być na niebiesko, nie? Miało być. Niebieska koszula. A to taka różnica? A co to za różnica? Czy moje świrnięte tamagoczy, mu niebiesko koszula, czy niebieski ancuk? Kobieto, jak ty się odnosisz do władzy? Słuchaj, no władzo, może byś poszedł wyciepnąć śmieci, bo już od tygodnia nie mogę na to na ciebie doczekać. Widzisz? Widzisz, jakie one są? Kobieto, człowiek stoi przed najważniejszą chwilą swojego życia. Niedługo ten kraj zmieni się nie do poznania. Ino patrzeć, jak Kwaśniewski wyleci z fotela, a na jego miejsce wlezie kto? Hubert Dworniok. A ty co? Śmieci, śmieci. Co ty chcesz mieć w domu? Prezydenta czy śmieciorza? Przecież ty nie masz żadnych szans. Jak to ja nie mam szans? Uważaj. Ole, 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 ole! Nie dumy się! Nie dumy się! Hubert Dworniok! Hubert Bercik! 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 O! Co? Szczęki wam spadły, nie? Nie. Ja już duży nie umiem na to patrzeć, o wychodza! Ale Andrzej... Dobre, Bercik. Dobre. Drogi mój przyjacielu, ja w ogóle powinienem od tego zacząć, że bycie prezydentem nie polega na tym, żeby być w niebieskiej koszuli i tańczyć disco polo. Bercik, ale trzeba mieć jeszcze program. Ja mam program! Opie, jaki ja mam program? Uważaj. Wszystkich hacharów do Warszawy, tych co tam są, plus kilku spoza, jak już wszyscy tam będą, ogrodzić Warszawa wysokim płotem i pilnować. A my się tu będziemy rządzić sami. O, zły program? Dobry program. No dobrze, a co z głosami? Chopie, na samym Śląsku z takim programem to ja bym miał z milion podpisów. O, dobre, dobre, Bercik. No to od czego zaczynamy? No właśnie, czas zacząć zbierać te podpisy. O, kampania niedługo, także w sam raz zdąża, nie? No to od kogo zaczniemy? Zbyszek, myślę, że w takiej ważnej chwili to życia kraju ty mnie nie opuścisz. Numer, czekaj, jeden. O! Proszę. Ja mam mieć takiego prezydenta? Każdy ma takiego prezydenta, na jakiego sobie zasłużył. Proszę bardzo. O, kropka jeszcze. Tak jest. Dziękuję wam serdecznie,
żeście nie zawiedli zaufania i Zbyszek mianuje was szefem mojego sztabu wyborczego. Z wami zdobędziemy cały świat! Wiktory! 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 Nie ma to tamto. Widzisz? A nie wierzyłaś. Co? Już? Prezydent? Nie no, jeszcze nie. Jeszcze potrzebuję 99 999 podpisów. I ten kraj będzie mój. A potem niech mi tu Kerryć spróbuje wjechać. Tak. Tego mam. Do Ewalda Puda. Iść do Mazurków idź. Do Mazurków, Jakubków, Rybarczyków, Cholunów. Wieczorki, tak. Wieczorki. I do Wieczorków. Tak jest. Lecik, na pewno jesteś gotów? Na pewno. Dobrze. To do kogo najpierw idziemy? Karlikowa. I bardzo dobrze. I pamiętaj to, co mówię. Masz być sympatyczny, miły, jak Bill Clinton na wiecu. No, zrób Clintona. Przepraszam, uśmiechnij się. Aha. O, tak. No i teraz mów. No mów! Jak tak z takimi zębami? No nie wiem, no. Bill Clinton jednocześnie mówi i się uśmiecha. Andrzej, spokój, to jest głupie. Bercik, to wcale nie jest głupie. Pomyśl sobie, on dwa razy z rzędu wygrał wybory. Pamiętaj, masz być sympatyczny i wszystkim potakiwać. Przestań mnie pouczać. To ja mam być prezydentem i ty możesz mnie słuchać. Dobrze. Pamiętaj, jak nie zbierzemy wszystkich podpisów, to nie będzie moja próba. No, nauczyciel się znot. Na razie na jedna próba mamy jeden podpis. 100% skuteczności. O, dzień dobry pani Karlikowa. Dzień dobry panie Zbyszku. A co to się stało Bercikowi, co? Bercik, no... No mów. Oszalał? Nie, Bercik chce zostać prezydentem. A co? To jednak ja... O biedny Bercik. Może zrobić herbaty, panie prezydencie? Ty? Cicho. Chciałem cię tylko pocieszyć. Akurat śmiejesz się ze mnie jak wszyscy. Bo coś się zwariował. To jest dziwne. Clinton śmieje się jak Clinton, wszystko mu wychodzi. Ja się śmieję jak Clinton, nic. Masz rację, to musi być jakiś przekręt. No ale żeby nie mieć ani jednego podpisu. Jak to? A ja to co? No, ty tak, no. Ale ani Karlikowa, ani Karlik, ani Ewald. O, oni mi chyba zazdroszczą, że to ja będę prezydentem, a oni nie. Ale wiesz co, Bercik, i tak byś chyba nie miał szans. To ty też przeciwko mnie? Nie, no skąd? Ale wiesz co, ja zapomniałem o jednej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. Jakiej? No, której ty nie masz niestety, o wsparciu finansowym. Wsparcie finansowe to jest podstawa każdej kampanii wyborczej. Jak masz kasę, to zdobędziesz podpisy. Nie ma to tamto. Myślisz? Ale skąd ja wezmę wsparcie finansowe? Zbyszek, chyba mum! Co? Zaczekaj tu na mnie! Ale co? Ernest! Przepraszam, muszę kończyć. No na razie. Bercik, cześć! No witam cię. Co się stało? Ale o co chodzi? Zęby cię bolą? No nie, no co nie rozumisz? Szczerze? No. Nie. Chcę być prezydentem. To winszuję. Potrzebuję finansowego wsparcia. Kto nie potrzebuje? Możesz mi podpisać. Zaraz. Chwila. Czy ja cię dobrze rozumiem? Ty chcesz, żeby ja się podpisał pod twoją kandydaturą na prezydenta Rzeczpospolitej Polski? A czego? Bantustanu? Wiadomo Rzeczypospolitej Polski. Ty się inteligentny, ciebie nie trzeba gadać dwa razy. Nie, nie, ale ty teraz mi powiedz jeszcze raz. Powiedz mi, jakie są twoje kompetencje? Jakie masz atuty, żeby piastować taki urząd? To patrz. A coś jeszcze? Jeszcze mam takie coś. Ole, 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 ole. Nie domy się, nie domy się. Ole, ole, to jo Bercik. Ole. Nie wiem, Bercik, nie wiem. No a to? Patrz to.
Co, rury idziesz naprawiać? Nie, no chyba widzisz, patrz. Niebieskie, nie? Bercik, powiedz mi, co się stało? Andzia cię odeszła. Chopie, ją muszę zostać prezydentem. Ale skąd ci to przyszło do głowy? Zaczęło się od tego, że mi zaczęli auta stawiać na placu. No nie, i z kuli tego, że ci auta stawiają na placu, ty zaraz musisz być prezydentem. No, ktoś z tym musi zrobić porządek. Ale nie ty, Bercik, to nie będzie w twoich kompetencjach. Jak to? No tak to, prezydent w Polsce mimo władzy wykonawczej, rozumiesz? No, no, ale bardzo niewielko. Jak to? Prezydent i mimo władzy? Bercik, zaraz, zaraz. To ty jako prezydent nie mógłbyś usunąć samochodów z podwórka? Przecież tłumaczę ci. No i przód to musi uchwalić rząd, potem zatwierdzić Sejm i Senat, a potem dopiero podpisuje prezydent. I dopiero jak się wszyscy zgodzą... To co? Wtedy można postawić znak zakaz wjazdu. Aha. No dobrze, a te inne sprawy to co? Nie ma innych spraw. Nie, no to ja już nie rozumiem, no. A właściwie rozumiem. A, widzisz, to już teraz wiem, dlaczego w tym kraju nic nie działa. No dobrze, ale dlaczego się pchają wszyscy na urząd prezydenta, co? A bo ja wiem. A może chcą sobie puścić jakoś rakieta? A... To ci pech, patrz. Już miałeś jeden podpis, no. Bercik, no to może wystartuj na urząd premiera, co? Zbyszek, popatrz. Co? No, podwórko! Auta zniknęły. Naprawdę? A, rzeczywiście? Wiedziołech, wiedziołech. Wystraszyli się, że wygrą wybory i zabrali auta. Andzia, dobrze, żeś jest. Widziałaś? Wystraszyli się mojej władzy i auta zabrali. Nie ma aut. A, to nie ty, to ja. Co ty? To ja zlikwidowałach te auta. No, jak ty, jak ja? To ja byłach z Ernestem w administracji i załatwili mi, że postawię taką przegrodę i już żadnie wiedzie. Akurat ty i Ernest, u nas nawet prezydent nie ma władzy wykonawczej. Prezydent może nie mu, ale jo, mu. Berci, naprawdę tam jest jakaś przegroda. A działa władzy, nie ma to tamto. Ja. I teraz, korzystając z moich uprawnień... Co? Pierunie, może byś w końcu wyniósł te śmieci? Już idę, 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 idę. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymienił. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są mi hamysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hamys chce mówić, a gorol chce godać.